Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś moim gościem Mateusz Zemski, koszykarz Arget BM Stali Ostrów. Witam Cię serdecznie, Mateusz. Dzień dobry, witam serdecznie. Lubimy takie powroty do Ostrowa. Ty chyba też cieszysz się z tego powrotu. No tak, cieszę się. Mimo że jeszcze emocje gdzieś tam do końca nie opadły, to na pewno się cieszę. Gdzieś tam jak wyjeżdżałem z Ostrowa, to wiedziałem, że taki moment będzie musiał nadejść. I teraz w końcu udało się dopiąć tego transferu i... Tak sobie wyobrażałeś ten moment, że pomyślałeś, no odchodzę teraz z Ostrowa, a za kilka lat wrócę i to oni do mnie zadzwonią? No powiem szczerze, że no na pewno gdzieś tak to mniej więcej wyglądało w mojej głowie, bo odchodziłem z Ostrowa jako taki jako zawodnik taki, który Nie świadczył o sile zespołu, gdzieś tam tych minut było mało, więc na pewno zawsze chciałem udowodnić przede wszystkim sobie, ale również też ludziom dookoła, że potrafię grać w koszykówkę i te kilka sezonów poza Ostrowem na pewno pokazało, że umiem to robić i taki fajny powrót właśnie, ta cała otoczka teraz w ostatnich dniach dookoła tego transferu i no... Fajnie, tak mniej więcej tak to sobie wyobrażałem, chociaż nie wiedziałem, że aż tak pozytywny będzie odzew na to wszystko, więc na pewno z tego się cieszę. A czym Cię przekonała Stal, trener Andrzej Urban i prezes Bartosz Karasiński? Ja od zawsze powtarzam, że ja chcę grać w tym miejscu i w takim klubie, gdzie bardzo mnie chcą, a tutaj mnie bardzo chcieli, bo nie zawsze chodzi o pieniądze czy o to, o co drużyna się bije, bo jeżeli, nie wiem, miałbym możliwość, żeby agent wepchnął mnie, powiedzmy brzydko, do klubu bijącego się o Mistrzostwo Polskie albo gdzieś do jakiegoś klubu, w którym oni nie do końca byliby przekonani na ten transfer, a mógłby mnie tam wepchnąć, to ja takiego czegoś nie chcę. Ja chcę iść tam, gdzie mnie chcą, a tutaj od początku trener Urban i Bartek Karasiński i Paweł Matuszewski, oni bardzo mocno o to zabiegali i to nie przez jeden czy dwa dni, tylko to trwało tak naprawdę kilka tygodni, więc widziałem, że bardzo im na tym zależy, żebym tutaj był. A ja wierzę w to, że jeżeli tak komuś zależy na transferze, to ta współpraca potem w trakcie sezonu układa się tak, jak powinna się układać i stąd ten podpis. No właśnie, bo tak naprawdę ostrowski klub chyba też widzi w tobie potencjał, widzi jak grasz, grałeś do tej pory w innych klubach, ale też chyba magia wychowanka, to chyba też wpływa na budowę tej całej otoczki wokół ciebie. Kibice bardzo ciepło chyba przyjęli, zresztą zawsze ci ciepło przyjmowali, jak przyjeżdżałeś tutaj z innymi drużynami, ale to chyba też dla zawodnika buduje, że tak jak mówisz, że czujesz się potrzebny w danym środowisku. No tak, to też miało olbrzymi wpływ na tą właśnie decyzję. Tutaj no może przy okazji chciałbym podziękować kibicom, którzy nie tylko teraz, ale przez ostatnie lata, bo przez wszystkie sezony, nawet jak byłem w pierwszej lidze w Kutnie, to sporo kibiców odzywało się po lepszym meczu czy po podpisaniu kontraktu gdzieś, zawsze z gratulacjami i sporo było tego, także w ostatnich latach chciałbym podziękować za to, a teraz ostatnie dni tutaj właśnie po tym podpisie w Ostrowie, to już można powiedzieć, że masa wiadomości, ale mówię, wszyscy są bardzo życzliwi, ja się z tego cieszę, że tak jest, żadna wiadomość, ani żadne powiedzmy zaczepienie gdzieś tam w sklepie czy na ulicy mi nie przeszkadza, bo wszyscy są życzliwi i na pewno to dla mnie, dla chłopaka, który tak naprawdę od 17-16 roku życia gdzieś tam na tą stalówkę jako zawodnik już w drużynach juniorskich chodził, uczęszczał, potem te drugoligowe, pierwszoligowe rozgrywki, to ci kibice, którzy dzisiaj chodzą na mecze, oni wtedy też chodzili i pamiętają mnie jako 16-letniego chłopaka i dzisiaj już troszeczkę starszy, ale wiem, że oni nadal będą chodzić na mecze i przez te wszystkie lata miałem z nimi kontakt, więc dla mnie to jest na pewno super sprawa. A powiedz, co wydarzyło się w trakcie tych ostatnich lat, że zrobiłeś tak gigantyczny postęp? Trenowałem ciężko i wierzyłem w siebie i przy okazji też duże znaczenie miało to, że trafiłem na właściwe osoby chyba mimo wszystko, bo tak jak mówiłem wcześniej, w każdym klubie, każdy sezon był dla mnie inny, ale w każdym klubie spotykałem osoby, które chciały mi pomóc i wierzyły we mnie przede wszystkim. I też ta moja wiara w to wszystko, bo nie wiem, pamiętam jeszcze po tym sezonie w Kutnie, gdzie Dąbrowa Górnicza to była jedyna opcja, jedyny kontrakt, jaki był możliwy do podpisania w Ekstraklasie i brałem to w ciemno wtedy. I mimo, że tam początek sezonu też nie był udany, to wciąż wierzyłem w to, że to się może udać.
I tak naprawdę chyba ta wiara i gdzieś tam ciężka praca. Musiałeś mieć chyba dużo siły w sobie, bo jednak ta twoja kariera przecież nie była usłana różami. Ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak miałeś problemy z kolanami, chodziłeś o kulach, gdzieś tam ta kariera zawodowa chyba wisiała na włosku. Miałeś takie właśnie chwile zwątpienia, że może to nie udać się właśnie z uwagi nawet na kwestie zdrowotne, że nie będziesz zarabiał jako zawodowy koszykarz grając na parkietach ekstraklasy? Właśnie nie. Zawsze jak mi się ktoś pyta o to, bo zaczęło się, oczywiście te problemy zaczęły się z kolanami. Nie miałem ani przez sekundy takiego momentu zawahania, że gdzieś tam to się może nie udać. Mimo że dookoła różne osoby, różne opinie miały, to ja gdzieś tam tak naprawdę muszę przyznać, że przez sekundę ani nie przyszło mi do głowy, że to się może nie udać. Mimo że ta operacja kolan i przed operacją kolan czas i po operacji kolan zajęło mi dużo czasu i dużo czasu uciekło, bo zanim to wszystko doszło do skutku, do operacji, zanim trafiłem na odpowiednich lekarzy, to już też minął ponad rok. Na początku gdzieś tam się starano wyleczyć to jakąś rehabilitacją, potem się okazało, że nie może tak być, że musi być operacja. Operacja po operacji też to nie było tak od razu taki powrót szybki do zdrowia, więc z każdym kolejnym miesiącem... Trochę przeszedłeś, nie? No trochę tak, ale mówię, ja wierzyłem, może to wszystko przez to, że ja wierzyłem w to i nie miałem ani chwili zwątpienia i też miałem dookoła siebie odpowiednich ludzi, bo i rodzina, i moja żona to naprawdę takie wsparcie mi zagwarantowali, że nie mogło się nie udać. A tak naprawdę chyba odchodziłeś też jako 25-latek, człowiek, który gdzieś jeszcze ma pewnie jakieś plany, marzenia i tak dalej. Teraz wracasz jako 30-latek, jako już mąż, jako głowa rodziny. Gdzieś tam zupełnie inna rola, chyba nie tylko koszykarska, ale taka życiowa chyba. No na pewno no człowiek im starszy, tym więcej obowiązków i większa odpowiedzialność gdzieś tam spływa na barki, zwłaszcza mężczyzny w związku, także na pewno, no, zwłaszcza tutaj w Ostrowie, Bo łatwiej mieszkać tutaj na miejscu, w rodzinnym mieście, niż gdzieś tam na obczyźnie, na walizkach. Zobaczymy, powiemy to po tym sezonie. Ja mam nadzieję, że tak będzie, że będzie łatwiej i te wszystkie święta bez rodziny i jakiś, nie wiem, brak możliwości spotkań, także... Tutaj pewnie miałeś i rodzinę, i przyjaciół, i tak dalej, gdzieś to... No tak, zwłaszcza, że jest, że dosyć, raczej dosyć rzadko zdarza się, żeby zawodnik, powiedzmy, wyjeżdżał ze swojego rodzinnego miasta w wieku 25 lat. Zazwyczaj chłopacy, którzy grają w Ekstraklasie, to gdzieś tam czy jakieś szkółki już młodzieżowe, albo liceum, wiek liceum, oni już wyjeżdżali wtedy z rodzinnego miasta, więc myślę, że też przez to nie mieli aż tak wiele wspólnego ze swoim miastem i nie było tak wielu znajomych, powiedzmy. Ja wyjechałem w wieku 25 lat, więc od 25 roku życia znajomości, które tutaj w Ostrowie mam i przyjaźni, to do dzisiaj trwa, więc dlatego może tak ciężko pod tym względem być na wyjeździe, bo nie ma możliwości spotkań na co dzień z rodziną i ze znajomymi. Ta twoja kariera, można powiedzieć, też między innymi przez kontuzję, trochę taka z opóźnionym zapłonem, ale teraz już zresztą po 30 można jeszcze spokojnie grać na bardzo wysokim poziomie. Ty też jesteś graczem uniwersalnym, to jest ten właśnie twój atut, bo mówisz, że nie spoglądasz czasami na statystyki i nie patrzysz na cyferki, ale te cyferki imponują, bo wcześniej byłeś takim może zadaniowcem, nadal może jesteś takim koszykarzem, ale jak spojrzysz się na twoje statystyki, to już widać, że to już jest gracz z innej półki niż kiedy odchodziłeś tutaj. No tak, no tak jak powtarzałem, tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę to teraz, że wiadomo, fajnie jest, jak wyjdzie mecz i sprawdzić statystyki, ale mówię, dla mnie to nie jest numer jeden, żeby wejść po meczu do szatni czy od razu do domu i sprawdzać te statystyki. Ja lubię sobie sprawdzić statystyki i wszystkie wyniki kolejki na drugi dzień po meczu. Także dla mnie to jest taka najlepsza chwila, jak jest wygrany mecz, ja zagram fajny mecz i na drugi dzień od rana, powiedzmy, na spokojnie sobie to wszystko przejrzeć i nie myślę o tym, o tych statystykach, bo wiem, że sporo zawodników uważa, że te statystyki pozwolą podpisać dobry kontrakt na kolejny sezon. A ja myślę, że jeżeli trener, który zna się na koszykówce i wie, jak wykorzystać danego zawodnika, to będzie patrzył przede wszystkim na to, jak on gra i jak funkcjonuje w drużynie, a nie to, jakie on miał cyferki. Aczkolwiek, no, te cyferki u mnie, myślę, że w ostatnich sezonach wyglądały już przyzwoicie.
i chciałbym je jeszcze w tym sezonie bardzo mocno podkręcić. A co ci daje większą satysfakcję? Zdobywane punkty, czy może te przechwyty, jakieś tam efektowne wsady, czasami się blok zdarzy, jakaś asysta, bo tam ty masz mnóstwo tych wskaźników pozytywnych, statystycznych. No, najbardziej chyba mimo wszystko teraz w ostatnich latach te zbiórki. Przechwyty również, ale te przechwyty myślę, że raczej nikogo nie dziwią. A te zbiórki myślę, że tak najbardziej, bo mimo wszystko mamy 91 wzrostu i chyba nie było takiego zawodnika w Ekstraklasie, który przy tym wzroście miał tyle tych zbiórek, więc te zbiórki chyba mi największą frajdę sprawiają. Tego się idzie nauczyć, czy gdzieś tam takim właśnie doświadczeniem, trochę cwaniactwem trzeba gdzieś wypracować przez lata? Na pewno sporo cwaniactwa musi być, ale nie wiem, z mojej perspektywy to wynika głównie z chęci, bo no zbiórka w ataku to ok, przyda się atletyzm, siła, wyskok. I już doświadczeniem, bo czasem widać, gdzie ta piłka spadnie, ale no jak się nie pójdzie na tą deskę, tylko się będzie stało za linią za 3 punkty, no to nie będzie tej zbiórki w ataku. Także wszystkiego po trochu. No i wiadomo, że no jeżeli chodzi o walkę o zbiórki, to trochę siły fizycznej też się przyda. No właśnie ta twoja motoryka, też tym chyba imponujesz. To zawsze tak było, czy jednak gdzieś wypracowałeś to w ostatnich latach? Bo motorycznie byłeś zawsze chyba dobrze przygotowany, ale gdzieś tam chyba, można powiedzieć, jak nie wiem, zmężniałeś tak koszykarsko też? Dokładnie, ja to też tego słowa właśnie zawsze używam, że zmężniałem w ostatnim czasie i też taka siła fizyczna, taka siła wiekowa też jest na pewno ważna, której chłopak w wieku 22 czy 23 lat nie będzie miał, choćby nie wiem, jakie kilogramy na siłowni przerzucał. Ale no, gdzieś tam już od samego początku, tu jeszcze pamiętam pierwsze treningi z trenerem Markiem Walczakiem, to od zawsze gdzieś tam on też widział w tym potencjał, w tej motoryce mojej i to na pewno miało wpływ na to wszystko. A mówię, cały czas staram się trenować. Teraz będziesz trenował pod okiem Artura Packa, też wybitnego fachowca, jeśli chodzi o to o przygotowanie motoryczne. Jeszcze możesz coś poprawić w tej kwestii? No na pewno. Wierzę w to, że coś uda nam się ulepszyć. Z Arturem nie współpracowałem, nie miałem okazji współpracować. Słyszałem tylko opinie na temat etyki pracy Artura Packa, także mam nadzieję, że w połączeniu z moimi chęciami do pracy uda mi się zrobić kolejny krok do przodu. A jeśli chodzi o same stricte koszykarskie umiejętności, gdzie jeszcze widzisz rezerwy, co jeszcze musisz poprawić? Wiele jest takich rzeczy, nie chciałbym tu wszystkich wymieniać, bo naprawdę, mimo że gdzieś tam, tak jak mam wspomniał wcześniej, jestem wszechstronnym zawodnikiem i wiele rzeczy potrafię, to każdą z tych rzeczy mógłbym robić jeszcze lepiej i myślę, że przede wszystkim to, co ostatnio w ostatnich sezonach mi trenerzy moi może nie zarzucali, ale mówili, że to jest na pewno do poprawy, to mimo wszystko za dużo chciałbym grać i dzielić się piłką w sytuacjach, w których nie powinienem tego robić, bo gdzieś tam... Czyli taki koszykarski egoizm troszeczkę. Troszeczkę tego mi brakuje. Aczkolwiek nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której komuś się będzie ze mną źle grało, bo będę brał złe rzuty, czy będę się po prostu, mówiąc brzydko, hamił na boisku, ale wiem, czyli jeszcze taka trochę wiara w siebie gdzieś tam, czy wiara w siebie może nie, ale mówię, większa sama decyzyjność też, tak, bo mówię tu i trener Gronek też dużo bardzo tego mi powtarzał, że gdzieś tam ta moja siła fizyczna pozwala mi, nawet jeżeli obrońca gdzieś stoi dalej, to pozwala mi na to, żebym wszedł pod sam kosz i wtedy ewentualnie starał się dzielić piłką, ale mówię, no to tutaj na pewno chciałbym to poprawić. Jeden z wielu elementów, bo mówię, tego jest naprawdę sporo do poprawy jeszcze. Kadra narodowa? Jeszcze gdzieś tam po cichu gdzieś marzysz, że zagrasz z orłem na piersiach? Ja wierzę we wszystko cały czas, więc na pewno nie wykluczam takiej opcji. Jeżeli się nie uda, to trudno. Jeżeli ja zrobię wszystko i za parę lat sobie usiądę w fotelu i powiem, że zrobiłem wszystko, żeby tam być, a mnie tam nie było, no to nie będę miał do siebie pretensji o to, więc na pewno chciałbym zagrać z orzełkiem na piersi i wierzę w to bardzo mocno, bo tak jak mówię, no ta wiara do tej pory pozwoliła mi dojść do momentu, gdzie jestem, mimo że nie jestem najlepszym zawodnikiem w Polsce, nie jestem w kadrze i nie zdobyłem do dziś mistrzostwa Polski, ale historia, myślę, którą napisałem sam dla siebie, to jest dla mnie to znaczy bardzo wiele, bo mówię, tak jak kiedyś były problemy i z kolanami, i było brak minut w drugiej czy w pierwszej lidze.
a dzisiaj jest zupełnie inaczej, więc ja jestem z tego zadowolony i dalej wierzę w to, że jeszcze będzie lepiej. Koszykówka to całe twoje życie? Czy masz jeszcze jakieś inne pasje? Mam pasje. Moja rodzina, moja żona to są moje pasje, ale zawsze powtarzam, koszykówka to jest numer jeden. Oczywiście rodzina i zdrowie to jest dla mnie najważniejsza sprawa, bo jak nie będzie tego zdrowia, no to ciężko coś w życiu zrobić i mieć radość z tego życia, a jak nie będzie dookoła ludzi też, z którymi możesz dzielić i cieszyć się z tych sukcesów, to myślę, że to też jest takie nie do końca fajne, bo co z tego, że będziesz najlepszym zawodnikiem w Polsce czy na świecie, jak wrócisz do domu i nie będziesz miał z kim o tym porozmawiać i z kim się z tego cieszyć. Także ja powtarzam od zawsze, że moja rodzina, żona i to są najważniejsze sprawy, co jeśli chodzi o życie, a koszykówka... To chyba napędzają do sukcesu. Napędzają, oczywiście, że tak. Jeżeli ja jestem szczęśliwy, żona jest oczywiście szczęśliwa, no to lepiej się funkcjonuje na boisku. Ale jeżeli chodzi o takie pasje i coś niezwiązanego powiedzmy z życiem, mówię o rodzinie, to koszykówka jest numer jeden. Chłopacy tutaj, koledzy próbują mnie namówić na żużel, na jakieś inne sporty, ale no, ciężko mi się jakoś... Ale oglądasz tą koszykówkę w telewizji, gdzieś tam skaczesz po kanałach, różne ligi śledzisz i tak dalej, czy... Tak, jak jest czas w sezonie, no to na pewno też wiadomo, nie zawsze treningi na to pozwalają, ale jak jest czas i jest jakikolwiek mecz, to zawsze oglądam. NBA czy bardziej europejska koszykówka? Jeśli już, to teraz już Euroliga. Kiedyś, jak byłem młodszy, to NBA. Teraz już raczej Euroliga, Liga Mistrzów, Eurocup, także... Ale mówię, no ta koszykówka gdzieś tam od zawsze była dla mnie numerem jeden i to już się na pewno nie zmieni. No to życzymy tego, żebyś realizował nadal swoje pasje, zainteresowania, no i żebyś z takim uśmiechem, z taką pasją grał w kolejnym sezonie w barwach RGBM Stali Ostrów, bo widok szczęśliwego Mateusza Zemskiego to jest piękna sprawa, żebyś tego szczęścia dawał jeszcze ostrowskim kibicom, sobie przy okazji, no i żeby to był jeszcze najlepszy sezon w twojej karierze i wszystkie te najlepsze, najlepiej do końca kariery w Ostrowie, bo jesteś swój, nasz tutaj chłopak i cieszymy się z tego powrotu. Dziękuję ci serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Moim gościem był Mateusz Zemski, nowy koszykarz RGBM Stali Ostrów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym wydaniu.